Co oznacza polaryzacja krajowej strategii? Nierówność stępa jest naturalnym, nieudzielnym elementem procesu gospodarczego, wspieranie biegunu wzrostu. Czyli ta Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego to jest taki dokument, który mówi o kierunkach interwencji, czyli przeznaczania środków przez następne 10 lat od 2020 roku w państwie. Pozostałe obszary będą korzystać z efektów rozwoju dużych metropolii, dużych miastów nie jest metropolią. Połączenie polskiej metropolii z różnymi kanałami i systemem gospodarczym Europy, ale już Białystok nie wchodzi w grę, dlatego że już nie jest metropolią. I nauka, wzrost nakładów na naukę. Co oznacza dyfuzja? Transport łączący metropolię z otoczeniem, kreowanie warunków relokacji w miastach subregionalnych, wspieranie procesów urbanizacyjnych. Taka planowana dyfuzja, ale to pierwsze wartości pomóc wymienić się tych dużych metropolii. Jak my oceniamy ten dokument jako opozycja? Naszym zdaniem należałoby zapisać sprawy dotyczące wykorzystania wszystkich czynników endogennych, to znaczy regionalnych, lokalnych, w regionach. Koncentracja powinna, nie polaryzacja, powinna następować w rozwój wszystkich obszarów. Niedopracowana jest koncepcja do metropolii. Nie ma, zadajemy pytania dla twórców, jak wspierać obszary z metropoliami i czy należy wspierać ukraińczy, stwarzać ich warunki, stwarzać im warunki wzrostu. Ta debata trwa, ale po wyborach, myślę, że Platforma znowu wygra, to niestety ta polityka nie będzie korzystna dla naszego województwa. My, politykę rozwoju jako Prawo i Sprawiedliwość, właśnie przechodzimy, oni mówią o koncepcji globalizacji, my mówimy o zrównoważonym rozwoju. We wszystkich podstawowych miarach gospodarka, społeczeństwo, przyroda, budowanie przewag konkurencyjnych polskich regionów w oparciu o dogodne czynniki wzrostu, czyli lokalne wykorzystanie lokalnych zasobów, wysoka jakość życia i dostęp do usług publicznych, niezależnie od miejsca zamieszkania, równe szanse rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych. Wewnętrznie, jakie są wewnętrzne czynniki rozwoju, to mówimy o takich czynnikach. Rozwój regionalny według Prawa i Sprawiedliwości to jest aktywne wspieranie przez państwo obszarów słabszych gospodarczo. Takim przykładem naszej polityki jest przyjęcie programu dla Polski Wschodniej, o który zabiegałem od 10 lat, od 2000 roku udało się dopiero w 2006 w rządzie przyjąć taki program Polski Wschodniej, wprowadzenie powiatów metropolitalnych, specjalne programy lokalne, tak jak w Hiszpanii były wprowadzane programy ożywiania małych miast, my to mamy w programie rolnym, rozwoju obszarów wiejskich, programy ożywiania małych miast, a także odtwarzanie lokalnych rynków rolnych, które zostały zniszczone. I skierowanie środków na tak zwane obszary problemowe. Wzmocnienie roli samorządu województwa, to infrastruktura transportowa. My, jak powiedziałem, założyliśmy to, że województwo podlaskie, do tego się odnoszę, przyspieszy budowę infrastruktury drogowej i kolejowej, natomiast to zostało teraz wykreślone. Podstawowe zasady, silna koordynacja pomiędzy poziomami europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, czyli jest ta strategia spójności, która została przez nas przyjęta. Określenie zobowiązań regionalnych wobec poziomu kraju europejskiego, zobowiązania regionu wobec społeczności lokalnej, czyli zawarcie takich porozumień i kontraktów, które gwarantowałyby rozwój społeczności lokalnej. Teraz nie ma kontraktów, jest tylko polityka tego zarządu województwa, który po uważaniu rozdziela środki bez jakiejś konkretnej koncepcji współpracy z społecznościami lokalnymi.
I jeszcze jeden ważny temat, bo to, co jest realizowane obecnie w Polsce, jest to realizowane na podstawie polityki spójności Unii Europejskiej, która zagwarantowała wtedy w 2005 roku, pamiętacie Państwo, 67 miliardów euro na rozwój naszego kraju, a także 30 miliardów euro na rozwój obszarów wiejskich, czyli na wspólną politykę rolną. My przygotowaliśmy taki dokument Narodowa Strategia Spójności, dokumenty programowe, które zapewniały właśnie realizację zasady zrównoważonego rozwoju. Jeszcze tutaj na koniec, jak Ojciec Święty mówił o rozwoju, a rozwój nie ogranicza się jedynie do postępu gospodarczego, aby był prawdziwy, powinien być zupełny, to znaczy powinien przyczyniać się do rozwoju człowieka i całego człowieka. Wielce trzeba cenić człowieka, każdego, wszelką ludzką społeczność i całą ludzkość. To jest tyle cykliki. To jest ta pierwsza część wykładu. Jeszcze powiem tylko o drugiej części, jakie są praktyczne dokumenty legislacyjne i potem przejdziemy do dyskusji. Chciałem zwrócić Państwu uwagę, jakie są koncepcje, jakie jest podejście do polityki rozwoju, do poszczególnych obszarów. I tutaj to zachęcam właśnie do popierania Prawa i Sprawiedliwości, bo w tym obszarze my chcemy właśnie prowadzić politykę. A to już bardziej techniczny dokument, szybko przelecę, jakie są działania, to co było przez nas przygotowane. Ustawa podstawowa o zasadach prowadzenia polityki z 2006 roku, wtedy byłem w Sejmie koordynatorem tej ustawy, byłem wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu i przygotowaliśmy właśnie ten dokument. Ustawa określa zasady prowadzenia polityki rozwoju. Przez politykę rozwoju definiuje się zespół powiązanych działań podejmowanych związanych z celem dobrego trwałego zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społecznej, gospodarczej, regionalnej i tak dalej. Kto prowadzi politykę rozwoju? Rada Ministrów, Samorząd Województwa, Samorząd Powiatowy i Gminy. Minister właściwy to kompetencje ministra są tutaj umieszczone w tej ustawie. I artykuł 4 stanowi, że politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju. Miasto Białystok miało strategię rozwoju 1992 roku, teraz została przyjęta nowa. Przecież warto wiedzieć o tej strategii porozmawiać. Tam są właśnie priorytety, które stawiają na kapitał zewnętrzny. My mówimy o rozwoju niszowym, czyli wykorzystanie atutów lokalnych, mobilizacja społeczności, kapitału lokalnego, który trzeba zorganizować. To nie jest proces prosty, ale możliwy do realizacji. Mówimy też o bankach samorządowych, które funkcjonują w wielu państwach. Jakie są strategie rozwoju? Artykuł 9 stanowi, to mówiliście, długookresowa strategia rozwoju kraju. Oni to nazywają Polska 2030, wyzwania rozwojowe. Średniookresowa, te dokumenty powinny być opracowane. To programy, to odpowiada minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego lub zarząd województwa. To raport. Mamy przyjęte przez nas założenia systemu zarządzania rozwojem, czyli jest to przyjęty model systemu zarządzania rozwojem, opracowany też przez Prawo i Sprawiedliwość. Podane są tam kompetencje poszczególnych instytucji i organów. To już było tym Polska planu uporządkowania strategii. Krajowy program reform na lata 2008-2011 już został zakończony, to już jest prezentacja sprzed roku. Strategia lizbońska, jak wiemy, która przewidywała wzrost gospodarczy oraz stworzenie miejsc pracy, została w 2010 roku zakończona. Ona nie została zrealizowana. Teraz mamy nowy dokument, strategia gospodarcza rozwoju Europy 2020, to się nazywa, i tam stawia się jako taki cel wzrost inteligentny, to znaczy nowe technologie i innowacje. Tutaj rozpocznie się po roku 2013 walka o środki. No, to co mówił Lewandowski w telewizji, tak szumnie oni potrafią puszczać do wiedzy ogólnej, że
Polska może i ma otrzymać, może otrzymać 80 miliardów euro, aby przebić tą sumę 67. To nie dodał, że te środki obecnie to były przydzielone, czyli w Polsce było 67 miliardów przydzielonych środków. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, no wtedy chyba tak w tym czasie, przygotował 4 programy operacyjne plus program na Polski Wschodni. I te środki mamy zapisane rozdzielnie. Tutaj będą konkursy. Znaczy, na znacznej części będą konkursy dotyczące nowych technologii, innowacji. No i trudno tutaj sobie dzisiaj wyobrazić, aby polskie firmy, te typowo polskie, stanęły do konkurencji z niemieckimi albo z francuskimi, które będą realizowały nowe technologie. Debata na temat i budżetu, i podziału środków trwa. My tutaj jako Prawo i Sprawiedliwość mamy w tym zakresie ekspertów. Współpracuje, jak powiedziałem, z nami profesor Piątek i tam jeszcze szereg doktorów. My będziemy to obserwowali, artykułowali zapisy, bo obecnie na perspektywę ta prezydencja, ona nie powinna się na tym punkcie tylko odbywać. Tu powinny być postawione w zasadzie 3 tematy. Pierwszy, czy polscy rolnicy będą mieli równe dopłaty? O tym nic się nie mówi. Bo mamy, tak jak mówiłem, Jacek, który z Państwem był w obozie, która będą mówiła, tylko wspomnę, my mamy 180 euro do hektara nasz rolnik, a niemiecki na 340. W 2002 roku zapisano w Kopenhadze, że ma być wyrównanie po 2013 roku. Niestety dalej przesuwa się ten okres o następne 6 lat i tego wyrównania będzie. Tutaj polski rząd powinien twardo to postawić. Druga sprawa polityki spójności. Czy środki będą szły na infrastrukturę, dokończenie sieci dróg w Polsce, czy tylko na te nowe technologie i innowacje. Tutaj też trwa debata. No i trzecia sprawa bardzo ważna, ten pakiet energetyczny w kontekście emisji CO2. Tutaj Polska zdecydowanie nie może wyrazić zgody na te szczególnie 30%, ale jak mówiłem wcześniej, dzisiaj pewnie będzie podjęta uchwała Parlamentu Europejskiego i w grudniu już po wyborach może zapaść decyzja, że musimy 30% zredukować. No to jest program konwergencji, jest taki dokument, który każdy rząd przygotowuje, są warunki do stosowania naszej gospodarki do gospodarek Unii Europejskiej. No tutaj przypomnę tylko, jakie mamy te programy operacyjne, program Infrastruktura Środowisko. Z tych 67 miliardów przeznaczone jest około 30. Innowacyjna gospodarka, kapitał ludzki, program Polski Wschodni, 16 regionalnych programów operacyjnych. Tutaj zawarte są te zasady polityki zrównoważonego rozwoju, do tego chodzi jeszcze wspólna polityka rolna. No to jest tak, wspólna polityka rolna, sam tutaj pracowałem jako na początku minister krajowy, plan strategiczny rozwoju obszarów wiejskich na lata 2017 oraz program rozwoju obszarów wiejskich, płatności bezpośredniej i sprawa rynków rolnych i krajowych instrumentów wsparcia. To są te podstawowe działania w zakresie polityki rozwoju w rolnictwie. No i to jest ten schemat, to nie jest bardzo widoczny, ale to jest rozrysowane, jaka jest odległość poszczególnych instytucji, dokumentów. Na razie tyle, dziękuję, proszę bardzo, za pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za tą część prezentacji, wypowiedzi.